Jak żyją teraz dzieci rosyjskich oligarchów? Część pierwsza. Liza Pieskowa to córka rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa, czyli jednego z najbliższych współpracowników Putina. Liza od końca lutego została stażystką w Parlamencie Europejskim. 24-latka aktywnie działa na Insta, pokazując swoje wystawne życie. Jej rodzina i ona sami zostali objęci sankcjami. Dziewczyna jest tym oburzona. Ksenia Sobczak to córka przyjaciela Putina i byłego mera Petersburga Anatolija Sobczaka. Jako dziecko jej rodzina jeździła nawet z Putinem na wakacje. Później kobieta przez lata romansowała z oligarchami. Wystąpiła nawet w reality show, stając się czołową rosyjską celebrytką. W przeciwieństwie do innych wykorzystała swoje kontakty i teraz jest dziennikarką polityczną. Nie boi się mówić tego, co myśli, sprzeciwiać się Kremlowi, działa w opozycji. Po skrytykowaniu aneksji Krymu straciła pracę w telewizji rządowej. Podobno jej nazwisko trafiło na listę śmierci.